Cześć, witamy Was w kolejnym odcinku Magla Kosmetycznego. Dzisiaj pod lupę weźmiemy eyelinery. Ja nie znam się na eyelinerach w ogóle, dlatego chciałabym, żebyś troszeczkę wprowadziła mnie w temat i opowiedziała co nieco, jak zacząć i tak naprawdę jak malować oko eyelinerem. Słuchajcie, to nie jest wcale takie trudne malować się eyelinerem. Ja rozumiem, że dla osoby, która tego wcześniej nie robiła, może się to wydać sztuką nie do opanowania, ale istnieje kilka takich sposobów, dzięki którym możemy to zrobić znacznie prościej. Jeżeli nie robiłyście tego nigdy, zacznijcie od dobrze zastruganej czarnej kredki. Namalujcie nią tuż przy nasadzie rzęs delikatną, cienką kreseczkę, a następnie eyelinerem narysujcie trzy kropki po wewnętrznej, środkowej i zewnętrznej stronie oka i delikatnie przeciągnijcie. To na początek. Kasia, ale to naprawdę wydaje się nie do zrobienia. Nie, to musisz wypróbować, to wcale nie jest takie trudne. Wymaga odrobiny wprawy i nie powiem, że za pierwszym razem uda ci się namalować, kreskę w stylu Angeliny Jolie. No dobrze, ale czy eyeliner jest dla wszystkich? Chodzi mi o budowę oka, tak? Na przykład niektórzy mają opadające powieki, niektórzy mają osadzone głębiej oczy. Pytanie, czy każda z nas może stosować eyeliner tak samo, tak? Prawda jest taka, że faktycznie osoby, które mają głęboko osadzone oczy, ten efekt będzie u nich zdecydowanie mniej widoczny niż osoby o dużych oczach albo może takich, o kocim kształcie. Jest znacznie łatwiej jest ozdobić linią eyelinera. Jeżeli mamy szeroko rozstawione oczy, malujmy od tej wewnętrznej strony kreskę. Jeżeli mamy blisko osadzone siebie oczy, nie malujmy kreski od wewnętrznej strony, wręcz zacznijmy od środka i przedłużmy sobie w tą stronę, bo po prostu optycznie. Sobie jeszcze bardziej zbliżymy tą odległość. Czy grubsze, czy cieńsze, to wszystko zależy od Was, moje drogie. Powiedz mi, co tutaj dzisiaj przyniosłaś do studia i czym różnią się te eyelinery, bo widzę, że masz różne. Mam różne, chociaż głównie mam żelowe. Od najtańszego sobie dzisiaj zaczniemy. Od marki Vibo. Ona jest powszechnie znana i ja wiem, że dziewczyny bardzo lubią te produkty. Ten jest akurat żelowy, ja dlatego go dzisiaj przyniosłam, bo to jest też nowość marki. On wygląda tak, natomiast ma tutaj taki malutki aplikator, pędzelek. Właśnie miałam pytać, czym to nabierać i nakładać na oko? On jest średni. Do nakładania eyelinera w takiej żelowej postaci lepiej mieć cięższy pędzelek, trochę zakrzywiony. Cieńszy. Tak, ale jakby tego używałam i da się to zrobić, natomiast no może niekoniecznie dla osób, które faktycznie są, które zaczynają tak? swoją przygodę z eyelinerem. On kosztuje 9 zł, czyli porównywalnie do tych cen innych eyelinerów tej marki. I on jest dostępny w trzech kolorach, nie tylko czarnym, ale i niebieskim, i brązowym. I on trzyma się nieźle. Ja powiem szczerze, jak długo powinien trzymać się eyeliner? Oczywiście cały dzień teoretycznie powinien się trzymać, natomiast rzadko bywa tak, że te produkty trzymają się na oku cały dzień. I mimo, że teoretycznie te żelowe produkty są najtrwalsze i one powinny się trzymać najdłużej, no to powiedzmy sobie otwarcie, że czasami ta zasada pozostawia jeszcze wiele do życzenia. Kolejny żelowy eyeliner, który może niekoniecznie jest taką nowością, ale za to jest bardzo trwały. Jaka to jest marka? To jest Avon. To jest Avon Super Shock. I Avon Super Shock kosztuje 24 zł. Jest dostępny w dwóch kolorach. Ja mogę Wam pokazać tylko ten jeden, ponieważ niestety czarnego tutaj nie mam. Natomiast kolor jest bardzo ładnie wygląda. Zresztą on nie jest taki typowo niebieski, bardziej jest granatowy, jak się go już namaluje na powiece i jest dosyć trwały.
Właściwie to jestem zaskoczona. Po raz kolejny jestem zaskoczona pozytywnie produktem Avonu. Ale rozumiem, że tu nie było tego pędzelka do nakładania i no nie, nie było tego pędzelka do nakładania, prawda? I to na pewno będzie minus. Ostatni żelowy eyeliner, jaki chciałam Wam pokazać, który również jest z nowej kolekcji Bobby, z nowej kolekcji jest marki Bobby Brown, to właśnie ten produkt. Wiesz, to trochę wygląda jak atrament. Wygląda jak atrament i trochę jak z niego korzystasz, to też ma taką konsystencję, ale według mnie jest super trwały. On był w zestawie z pędzelkiem, którego niestety przez swoją nieuwagę nie wzięłam, ale dla mnie super produkt, 90 zł kosztuje, chociaż znajoma wizerzystka mówi, że jej się rozmazywał. Więc to pewnie jest indywidualna kwestia. Mam tutaj nowość Isadory, Flex Tip Eyeliner i to jest eyeliner taki w długopisie. O, ten już wydaje się bardziej tak przyjazny myślałam, i sympatyczny. Tak myślałam, bo właśnie o tym chcę powiedzieć. Dla osób, które nie mają doświadczenia w malowaniu się eyelinerem, niech sięgną po taki produkt. On jest najprostszy po prostu w korzystaniu i nie rozmazuje się. Bo te piórkowe wszystkie eyelinery, one po prostu, wiesz, drgnie ci ręka i a ten jest naprawdę dosyć prosta, jest instrukcja użycia. A czy wszystkie eyelinery są wodoodporne? Nie, wszystkie eyelinery są wodoodporne, niestety. Możecie go na pewno dostać w Douglasie, bo ja go tam dostałam i kosztuje 54 zł. Dziękuję Ci za szczegółowy instruktaż. Nie jestem do końca przekonana, natomiast myślę, że spróbuję, szczególnie ten ostatni produkt, który pokazywałaś w tym długopisie, wydaje się na moje możliwości odpowiedni. Ja polecam, moi drodzy, polecam. Jest eyeliner, to jest kosmetyk, który to jest kosmetyczny must have. Szczególnie Kasia tak uważa, ja niekoniecznie i tym akcentem zakończymy dzisiejszy odcinek. Zapraszamy na kolejny, pod lupę weźmiemy róże do policzków. Tak jest, zapraszamy serdecznie. Dzięki.